Cześć, witam was bardzo serdecznie, ja jestem House. To jest taki filmik, dwa w jednym, albo i więcej w jednym, nieważne. Ogłoszenia parafialne, poradnik i ogólnie co się dzieje. Więc tak, jak pewnie wiecie, od dłuższego czasu mam straszne, straszne problemy techniczne związane z desynchronizacją dźwięku z obrazem na moich filmach, więc jeśli się tam cofniecie, poglądacie sobie kilka filmów wstecz, na pewno zauważycie, że gdzieś tam w środku filmu, tak, bo to na początku i na końcu przeważnie to się wszystko zjeżdża elegancko, ale w środku filmu gdzieś jest to po prostu bardzo rozjechane i na początku nie zwracałem na to uwagi za bardzo, bo i tak nie wiem, cały mój film może ogląda jedna, może dwie osoby. Resztę viewsów to jest takie tylko na początku kilka sekund i zaraz wyłączają film, więc nie przejmowałem się tym za bardzo. Ale, no, kurde, nie po co robię te filmy, żeby to nie było jakoś dobrze zrobione, tak? Ja to robię dla siebie, przede wszystkim dla siebie, żeby mieć tą pamiątkę jakąś, tak? Że jakieś wspomnienia, tak? Że na przykład przeszedłem jakąś tam grę kiedyś i co? No i mam tam w głowie jakieś takie wspomnienia, przeżycia, emocje związane z tą grą. No i co? I mogę sobie wejść do siebie na kanał i po prostu jeszcze raz zobaczyć, jak to było i poczuć to od nowa. Wiecie, o co chodzi. Ale jako, że robię to dla siebie, ale udostępniam to publicznie, więc każdy może to sobie zobaczyć, obejrzeć, więc no, to jest dosyć irytujące, jeśli obraz, patrzy się na obraz, a dźwięk jest w ogóle gdzieś indziej. Więc też właśnie też dlatego nie robiłem za bardzo ostatnio, przez ostatni miesiąc, może dwa, już nawet nie wiem ile, filmów na YouTube'a właśnie. Nie wrzucałem, nie nagrywałem nic, bo no po prostu no nie chciałem uniknąć tej żenady, tak, tej irytacji. Ale dzisiaj chyba, to podkreślę pewnie jeszcze nie raz, chyba udało mi się rozwiązać ten problem, bo no to już wiedziałem od dłuższego czasu, że ten problem wynika z mojego programu do obróbki filmów, czyli Adobe Premiere, bo tutaj obrabiam filmy, renderuję i tak dalej. Więc tam, nieważne jakim programem bym nagrywał gameplay, dźwięk jest, no po prostu idealnie idzie równo z obrazem. Natomiast jeśli wrzucę tutaj, ja mam tu może, to nie wiem, czy wam to pokażę, bo jeśli mi się nic nie wysypie, schanta jakiś ten. O, zobaczmy. 600 mega, to nie powinno się za bardzo ciąć system. Bo ja tu jeszcze teraz oczywiście nagrywam to. Ale też nie wiem, czy to będzie dobrze widoczne, bo im dłuższy gameplay, to ma ile? 3 minuty prawie, no to może tutaj tak się dźwięk nie rozjechać, ale im dłuższy gameplay, na przykład 30 minut, pół godziny taki film, no to tam już dźwięk się po prostu... A, to zresztą nie ma dźwięku. W tym filmie, nie wiem dlaczego nagrany został ten film bez dźwięku. Dobra, zobaczmy jeszcze raz, coś innego. Zobaczmy, no to dajmy tego, kurde, bo... tego BF-a, to już było nagrywane wieki temu, chyba z 2 lata temu. O, widzicie, 26 marzec 2017, więc sporo czasu. To gdzieś mam tak na dysku, nie wiem w ogóle po co. Tak sobie siedzi. I tak, na początku dźwięk jest... tylko teraz mam nadzieję, że mi to... nie będzie cięło za bardzo. Oho, już się tnie. No, tak jak mówiłem, więc... ja wam tego chyba nie uda mi się to pokazać. No
No już, już, zamknij się. Okej. Może tam jeszcze to chodzi. No właśnie. Co trzeba zrobić w takim wypadku? Może ktoś z was też ma program Adobe i też ma właśnie taki problem. Bo te filmy, jak widzicie, ja to nagrywam w MP4. I to jest takie coś, że właśnie... No, Adobe Premiere ma jakiś problem z tym formatem, nie wiem dlaczego. I rozwiązanie, które chyba działa... Mówię chyba, bo ja to sprawdziłem i działało, ale to było jednorazowe, tylko po prostu tak się podjarałem tym, że musiałem wam to nagrać i pokazać, że odkryłem coś niezwykłego. Bo od jakiegoś czasu mam ten taki, no po prostu nowy komputer i tutaj nagrywam, tak? Więc te problemy właśnie były już tutaj na tym komputerze. Na starym nie miałem tego problemu. Dlaczego? Bo miałem coś takiego jak QuickTime zainstalowany właśnie na tamtym starym komputerze i tam renderowałem, obrabiałem filmy, nie było tego problemu. Więc to jest oprogramowanie od Apple'a. QuickTime Player, tak nazywa. Ale to możemy sobie pobrać też na Windowsa. Dla systemu Windows. Więc ja już to pobrałem, zainstalowałem, tak jak mówię. Problem chyba zniknął. Ale to nie wszystko, że to zainstalujecie. Dobrze, ten player, no po prostu dobrze, że będzie zainstalowany. Natomiast kolejną rzeczą, jaką musicie zrobić, jest panelu sterowania wejść sobie tak. Opcja eksploratora plików. Widok i tutaj będzie, znaczy nie wiem, ja już nie wiem, bo ja już to dawno zrobiłem. Wy będziecie mieć coś odznaczone. Tylko nie wiem co. No, nieważne, zobaczcie sobie, co ja mam tutaj powłączane i sobie to powłączajcie u siebie. Co to było? Co było to? Nie wiem. Już zapomniałem. Bo, jak mówię, ja to już zrobiłem jakiś czas temu. Już nie pamiętam, co tam trzeba było włączyć, ale to włączyłem. I to nam pozwala na właśnie zmianę formatu wideo na przykład. Czyli jeśli tutaj mamy MP4, jeśli byśmy chcieli zmienić nazwę, to rozszerzenie na jakiś tam inny format, na przykład jaki tam jest, nie WAV, tylko no, WMV, tak? Mniejsza z tym. To by po prostu nam Windows krzyknął, że no, nie da się tego zrobić, tak? Więc dlatego ważne jest tam to zaznaczenie tego tam w opcjach eksploratora plików. Więc tak, zainstalowaliśmy już ten QuickTime, to teraz bierzemy się za właśnie tamto i zmienienie tej formatu wideo na jaki? Na nie .mp4, tylko .div. Ten format jest obsługiwany przez właśnie QuickTime. Więc teraz możemy go sobie otworzyć właśnie z QuickTime i co nam się tam otworzy, to będzie działać. Natomiast jeśli mamy to już w div, teraz jeśli wrzucimy to, no kurczę, jeszcze oczywiście wam to nie pokażę tego, ale wam pokażę, że to działa. Też możecie to sobie właśnie skopiować i to będzie chodzić. Ale nie pokażę wam, że jest dźwięk zsynchronizowany, bo no jak widzieliście wcześniej, no mój cały system się sypie, jeśli obrabiam tutaj film i jednocześnie nagrywam, więc w sumie nie wiem dlaczego, chyba nie miałem wcześniej tego problemu, ale no, życie, tak? Same problemy.
Okej. Teraz ten div wrzucimy sobie. Jak widzimy, tutaj wszystko Adobe odczytuje, to nie ma żadnego problemu. I ja już zrobiłem ten test. Nie na tym gameplayu, ale na innym filmie, którego już usunąłem. Niestety. Ale ten dźwięk był zsynchronizowany. Więc... Nie wiem, no ja jestem... Jestem podjarany. Co tu się dzieje? O! Zobaczmy, może teraz się nam uda to odpalić. Zniesie. Dobra, więc... Tylko myślę z tego momentu, że może będzie jakieś strzelanie gdzieś, ale... O, jest strzelanie. A, dobra, tnie się, więc i tak to nie zobaczycie, ale... Zaufajcie mi, że jest to zsynchronizowane. Dobra. Poradnik to chyba na tyle, to powinno już działać. Co tam jeszcze? Ogłoszenia parafialne. Aha, no to postaram się teraz wam... Znaczy wam, no ogólnie postaram się teraz trochę więcej nagrywać. Jeśli to naprawdę rozwiązało mój problem. Jeszcze to sprawdzę. Na Steamie jest... nowy Tomb Raider, Shadow of the Tomb Raider, demówka, więc jeśli macie ochotę, możecie sobie pobrać, sprawdzić. Ja już to pobrałem i na pewno, no teraz już, jeśli nie będę miał tego problemu z tej desynchronizacją, to tą demówkę też nagram. No i tak, i tyle. Aha, bo tam... Zaraz wam pokażę. Jeśli ktoś nie wie, tutaj mam takie coś, jak informacje i planowane serie na najbliższy czas. I był tutaj właśnie Shadow of the Tomb Raider. Ale jako, że po pierwsze mam te problemy techniczne z nagrywaniem, a raczej miałem, mam nadzieję, plus słyszałem sporo złego o tej grze, więc to też mnie trochę tak zniechęciło. Do tej gry, ale niemniej chcę ją sprawdzić, więc fajnie. Naprawdę mega, że co? Że twórcy idą na takie coś, żeby zrobić demówkę gry. Dobra, tak czy inaczej. Obczaję tą produkcję. Mam nadzieję też, że skończę Rise of the Tomb Raider. Mam nadzieję też, że nagram coś z Hunta. Może mnie tak nie będą już zabijać jak ostatnio. No i co, zaraz, co tam jeszcze mamy? Aha, Battlefield 5, jeszcze się nad tym zastanawiam. Zobaczę, może jak wyjdzie ten Battle Royale, może się jakoś skuszę na to, żeby go kupić, ale na razie... Kurde, nie wiem, tak średnio z tym BF-em. The Division, też to chciałem już mamy grudzień, Boże Święty, ale zaległości, w grudniu chciałem to ograć. No zobaczymy, jeszcze może się uda pod koniec coś kombinować. Ha, Fallout 4. Wznowienie serii. To planuję zrobić, ale... No dobra, wszystko zobaczymy. Wszystko wyjdzie w czasie. W komentarzu też piszcie swoje sugestie. Swoje pomysły na odcinki na przykład. Etc, etc. Dobra, nieważne. Dobra, to ja się z wami żegnam. Dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że to też wam pomogło, jeśli mieliście taki problem jak ja z Adobe Premiere. No i tyle. Dzięki za oglądanie. Nie zapomnijcie o subskrypcji, komentarzu, łapce w górę. No i do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć.